Hejtomi, miasto pod nierządami Żydówki Zdanowskiej żyje życiem kryminalnym. Dobra, trwają czynności, autobus jest wyłączony, autobus widmo. Panowie kierowcy nabrali wody w usta. A to wersja dla darmochowych czytelników. Macie tyle i aż tyle. Jak płaci się za dostęp do naszych treści, taką macie wierszówkę i opis. Jak to mawiał Żyd Tomek Kasprzak, były przewodniczący Rady Wiejskiej w Łodzi, brat prezesa Sądu Okręgowego, wzrasta poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Służby miejskie, w tym Straż Miejska, policja, dobrze pracują. Gdyby dobrze pracowały, nie dochodziłoby do takich zdarzeń. Głupie polskie bydło trzeci raz wybrało Żydówkę na prezydentkę.